Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Motoniusie, a więc zbiorze najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. Zaczynamy od najmocniejszego, seryjnie produkowanego Mercedesa w historii i równocześnie Mercedesa, który chyba ma jedną z najdłuższych nazw w historii, ponieważ, żeby się nie pomylić, jest to Mercedes AMG GT 4-Door Coupe 63 SI Performance. Czyli mamy tutaj tak naprawdę bardzo dobrze wszystkim znanego AMG GT 4-Doora, który jednak otrzymał kurację wzmacniającą. Jednostka spalinowa została ta sama, ale od teraz wspiera ją silnik elektryczny o mocy 204 koni mechanicznych, którego baterie można ładować z gniazdka, więc jest to oczywiście hybryda i to typu plug-in. Natomiast przechodząc do liczb, które w przypadku tego auta robią naprawdę niemałe wrażenie. Moc 843 konie mechaniczne, 1400 Nm maksymalnego momentu obrotowego, 2,8 sekundy do setki i 316 km na godzinę prędkości maksymalnej. Oprócz tego, jak to często bywa przy hybrydach, podane zostało deklarowane spalanie i jest to 8,6 litra, ale myślę, że tak jak zwykle przy tego typu samochodach można to sobie włożyć między bajki. A skoro już o Mercedesie mowa, to trwają targi w Monachium i zaprezentowana została elektryczna G-klasa. Mimo, że to nadal koncept, to patrząc na auto chyba nikt nie ma wątpliwości, na jaki model patrzy. I jakkolwiek głęboko G-klasa nie zakorzeniła się w marce Mercedes-Benz, taka przyszłość jest dla niej raczej nieunikniona. I okej, można przyzwyczajać się do idei elektromobilności, do nowych elektrycznych samochodów i do tego, że czasami one nawet mają sens, ale biorąc pod uwagę to, że G-klasa sama w sobie no za bardzo sensu nie ma. Do tego elektryczna G-klasa to już jest dla mnie w ogóle totalny absurd, bo żeby elektryczny samochód miał jakikolwiek sens, to fajnie by było, żeby był dosyć aerodynamiczny, bo przełoży się to na jakkolwiek rozsądny zasięg. A G-klasa, jaką ma aerodynamikę, to chyba nie od dziś wiadomo, więc no mocno powątpiewam w sensowność przemieniania G-klasy właśnie konkretnie w auto elektryczne właśnie. No ale może nie ma co się dziwić Niemcom, że próbują w ogóle jakkolwiek utrzymać G-klasę przy życiu w świetle tego, jakie Unia Europejska zaproponowała ustawy. Czyli od 2035 roku na terenie Europy mają już w ogóle nie być sprzedawane samochody spalinowe. I ciekawa jest interpretacja Włochów tej konkretnej ustawy, ponieważ generalnie minister środowiska powiedział: okej, akceptujemy to, ale pod warunkiem, że będziemy nadal mogli robić spalinowe samochody pod markami takimi jak Ferrari czy Lamborghini. Komisja Europejska jeszcze nie odniosła się w sposób oficjalny względem tego, co powiedział pan minister, no i no nie wiem, czy coś im się uda ugrać na tym właśnie tle i żeby były stosowane takie właśnie wyjątki. W ogóle pewnie znacie Letyshopsa, czyli serwis cashbackowy, który oddaje Wam kasę na Wasze konto bankowe lub konto PayPal za zakupy, które tak czy siak wykonujecie. Natomiast chciałbym Wam tutaj powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. Letyshops co jakiś czas ma zwielokrotnienie cashbacku, który oferują. Tak jak teraz na Allegro jest on 11-krotny i wynosi blisko 16%, a to oznacza, że kupując coś na Allegro, nie wiem, na przykład olej silnikowy za jakieś 100 zł, na Wasze konto wróci prawie 16 zł. No, także oprócz tego, że generalnie warto korzystać z Letyshopsa, to tym bardziej warto korzystać z takich właśnie zwielokrotnień cashbacku, bo wtedy kasy zwraca się naprawdę, naprawdę dużo. Także wszystkie potrzebne linki, moi drodzy, macie w opisie tego filmu. Korzystajcie i oszczędzajcie, bo nic do stracenia nie macie. A my wracamy do kolejnych nowości na rynku motoryzacyjnym. Kia Sportage. I ja wiem, że z pozoru to nie brzmi jakkolwiek ekscytująco, ale zobaczcie, jak wygląda front nowego Sportage'a. Bardzo odważna stylistyka, która mi osobiście przypomina głowę owada. No, wygląda to po prostu kosmicznie. Auto ma nową płytę podłogową, która jest dostosowana do układów hybrydowych, tak by nie zaburzać funkcjonalności wnętrza. No i oprócz tego stylistyka, linia auta jest no, naprawdę ciekawa. Ale no przede wszystkim zwraca uwagę ten front. Jest no jak nie z tej planety i szczerze myślę, że jest on nawet jeszcze bardziej kontrowersyjny niż przody nowej M3 i M4. Dajcie znać w komentarzach, co na jego temat sądzicie.
A tak dla rozluźnienia atmosfery. Na Dolnym Śląsku policjanci zatrzymali do ruty nowej kontroli dostawczaka. Takie zwykłe, białe Iveco dostawczak z zabudowaną paką. I co się okazało podczas kontroli stanu technicznego pojazdu? Policjanci otworzyli pakę i okazało się, że na pace jest 29 osób. Ogarniacie, to jest taka liczba, nie wiem, jak w autobusie, autokarze, a tutaj 50-letni pan z Ukrainy postanowił sobie wieźć 29 osób na zaciemnionej pace swojego dostawczaka. No, jakkolwiek zabawnie by to nie brzmiało, to myślę, że jest równie nierozsądne, dlatego też kierowca został ukarany sporym mandatem oraz zostało mu zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Było o elektrycznej G-klasie, czyli legendzie w nowoczesnym wydaniu. Natomiast co powiecie na Audi Quattro S1? W nowoczesnym i elektrycznym raz jeszcze wydaniu. Taki samochód został zaprezentowany na targach przez firmę E-Legend. Ma baterię o pojemności 90 kWh, deklarowany zasięg 400 km i co najważniejsze 816 koni mechanicznych, które mają się przełożyć na czas do setki w 2,8 sekundy. Auto wygląda po prostu fenomenalnie, natomiast jest to już tak naprawdę praktycznie produkcyjna wersja. Auto będzie oczywiście niskoprodukcyjne, ponieważ ma powstać jakieś 30 egzemplarzy tego samochodu, a jego cena ma wynosić no niecały 1 000 000 funtów, czyli jakieś 5,5 miliona złotych. Nie wiem, czy mamy tutaj jakichś fanów Jamesa Bonda, ale jeżeli tak, to z pewnością czekają oni na najnowszą część Bonda, która w kinach ukaże się za około miesiąc po tych gigantycznych opóźnieniach, które miały miejsce. Natomiast jeżeli mamy tutaj fanów Bonda, to być może są tutaj fani Bonda i Land Rovera równocześnie. A jeżeli tak, to z pewnością zainteresuje ich nowy Defender V8 Bond Edition, który ma pod maską 5-litrową doładowaną kompresorem jednostkę, która pozwala na osiągnięcie pierwszej setki w 4,9 sekundy. Aut w tej wersji powstanie zaledwie 300 sztuk. Wszystkie będą czarne i będą zarówno w 3-drzwiowych, jak i 5-drzwiowych wersjach. Szacowana cena ma wynieść około 550 tysięcy złotych, czyli no tanio nie będzie, ale z drugiej strony, jeżeli to będzie tak limitowany Defender, to myślę, że zachowując sobie takie auto jako swego rodzaju inwestycje, jako takiego rodzynka w garażu, będzie szansa na nim zarobić. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym Motoniusie, jakie dla Was przygotowaliśmy. Jeżeli Wam się podobało, bardzo Was proszę o łapkę w górę, nie żebram, proszę. Zostawcie też jakiś komentarz dla otuchy, no i widzimy się za 2 tygodnie. Hej!